Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew 2, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Odblokowałem sobie mój nowy samolot, mogę sobie już nim latać normalnie, on jest mój. Właściwie to dzisiaj chyba poświęcimy odcinek troszeczkę tuningowi. Chciałem poprzerabiać te moje wszystkie pojazdy, zobaczyć co mogę w nich zrobić. Tutaj dołączamy do wyścigu, no musimy... Co? Już mogę... Mogę jechać moim raptorem w wersji torowej. No teraz to tak. Kuźwa, czemu dali raptora? Nie mogli jakiegoś normalnego samochodu? Tu mają, zobaczcie, jakieś McLareny, jakiś tam. Ech. Dobra, nie przyczep. Co to tutaj jedzie? Miura jakaś fajna. O ty. A mi dali jakiegoś raptora torowego, no kuźwa. Po co? Nie mogli dać czegoś bardziej opływowego? No ludzie kochani, no. Dobra, jedziemy po torze. Czekaj, ja kojarzę ten tor, tylko ja nie jechałem go w deszczu. Tylko jechałem po suchym torze i jechałem chyba... Czy to nie był czasem wulkan? Ale chyba nie. Cyk. No i teraz ja będę mógł sobie tym ziomeczkiem jeździć też w jeździe dowolnej, bo ja sobie odblokowałem, to pojeździłem sobie, popływałem, troszeczkę polatałem i sobie odblokowałem dostęp w ogóle do tych furek w tym gold packu prawdopodobnie. Jedne furki są z tego... z racji tego, że grałem w The Crew 1, a inne furki są z tego takiego golda, nie? Czyli, że jak kupisz wersję gold The Crew 2, no to dostaniesz te samochody. I ten jest chyba właśnie z tego golda, tak mi się wydaje. Tak, bo tutaj trzeba było jakoś skręcać. Jezu, ale patrzcie, jakie refleksy w ogóle są na drodze od tego wszystkiego. Fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie tego śmierdziela ze środka. Wow. Nieźle, co? No, spoko to wygląda. Kokpity są naprawdę bardzo fajne, ale już w The Crew 1 były bardzo spoko. Tutaj w The Crew 2 jeszcze bardziej są dopracowane. Jak ktoś lubi, to jak najbardziej można. Ale tak się zastanawiam, czy waszym zdaniem warto tutaj bawić się w jakieś kierownice? Mi się wydaje, że ta gra jest dobra na pada, to jest gra arcade'owa, nie? Tak jak... Próbowałem sobie kierownicę podłączyć Logitecha G29 do The Crew 1. No nie, to, nie wyobrażam sobie tego. Tutaj tylko na padzie, kurde. Chyba najlepiej w takie wyścigówki. Mam pierwszą pozycję, ci przeciwnicy w ogóle mnie nie doganiają. Zaraz koniec wyścigu. O, tu mi się podoba, że jest procentowo pokazane, ile żeśmy, kurde, już przejechali. Nie wiedziałem, jak tu w zakręt wejść, bo nie wiedziałem, gdzie się kończy. A na przykład jak grałem w ten Midnight Club Los Angeles, starą gierkę na Xboxa teraz, to no tam nie ma po prostu, nie wiadomo kiedy ten wyścig się skończy, nie? Ja tak to przynajmniej wiem, że już, o, przejechałem sobie ponad połowę i mogę cisnąć. Cyk. I mamy... Zaraz koniec. No kurde, tutaj nie mam w ogóle przeciwników. Ja się muszę w końcu online pościgać, muszę ogarnąć jak to zrobić. Ale nie, dzisiaj pobawimy się tuningiem. Tuningiem wizualnym głównie. Chcę zobaczyć co ja mogę zrobić z tym raptorem, sobie z innym jeszcze samochodem. Chyba mam maździochę nawet do tuningowania. Tak naprawdę to w ogóle... Prawie wcale nie ścigałem się szosowo i w ogóle nie ścigałem się samochodami ulicznymi. Tylko właśnie albo offroad, albo samolot, albo łódź. Dlaczego? Nie wiem. Mało mam tych wszystkich samochodów. Pierwsze miejsce. To było proste. Jeden z chyba pierwszych wyścigów torowych. Także tutaj nie ma się co spuszczać. Było prościutko. Wyłączę sobie te powiadomienia dołączenia do znajomych, bo mnie to denerwuje. Zasłania mi pół samochodu. Zobaczmy, co możemy z tym samochodem zrobić. Więc tak, mamy nowe części. 347 km na godzinę. Już teraz może śmigać. Cyk.
I tutaj jakieś oponki. O! No coś to tam zwiększa, nie? Cyk. No dobra. Okej. Tu mamy jakieś osiągi do zwiększenia. Cyk. Okej. To nam się od razu pokazuje, co możemy gdzie zainstalować, co jest bardzo fajne. I właśnie ten samolot, kurde, jest ciekawy. Tylko, że ja nie mam do niego części, on ma za wysoką klasę. Musiał nim trochę polatać czy coś. No dobrze, ale obiecałem, że pójdziemy sobie potuningować, tak więc zrobimy. Mam tych, kurde, furek jeszcze zablokowane, ja się muszę pościgać, kurde, szosowo, dobra. O ty mordę. No i teraz mogę sobie tą furą cisnąć, gdzie mi się podoba. Tak, mam ochotę sprawdzić, ile rzeczywiście wyciągnie, bo te torówki, one zawsze były mega szybkie, nie? Pamiętacie, w The Crew 1 miałem Skyline'a torowego i on wymaksowany to lekko 4 paki cisnął. Kurde, leciutko. A tutaj jeszcze mamy ten lepszy efekt prędkości, wiecie, wszystko się tak fajnie roz... W ogóle grafika, Jezus Maria. O, personalizuj awatara. Okej. Możemy sobie ubranka zmieniać. Spoko, zobaczymy. Tu mam jakieś... Laski są najlepsze! Górna część, weźmy sobie może... Tu mam jakieś... Nie. O! No. Tyk. Co? Co? Ja to mam kupować? Nie no, dobra, to chociaż zobaczmy... Ja jestem cebula. Nie będę nic kupował. Po co mi to? Stunigujmy jakąś furę, a nie. Czekaj, personalizuj pojazd. Kolor, wzór, części mechaniczne. Części ozdobne, no nie ma na razie, nie? Tutaj mamy najnowsze, to można samemu robić. A można, bo tutaj jest moje malowanie, można stworzyć. Jakąś próbę street racing, oblikować. Aha, dobra. To jeszcze nie możemy tego robić, muszę ukończyć próbę street racing. Jeszcze nie jeszcze prologu nie zrobiłem. What the fuck? Ja to jestem jednak lucek. No dobra, tu części ozdobne. Zobacz, felgi. Felgi, kolor zacisków i felgi. No dobra, felgi możemy sobie zmienić. Tutaj możemy sobie obejrzeć. Niektóre chyba kojarzycie z The Crew 1, prawda? 81, 82 sztuki tych felg. Okej. No jakieś offroadowe trzeba by wybrać. W ogóle, czy jest sens zmieniać z tych, co były wcześniej? A jeszcze tu mam chyba gdzieś maździocha, na to znaczy... Co? Na czarno, ty. Daj mi sobie czerwone. Jak rozmiar felg. O, shit. A z tyłu też się zmieniają? Chyba tak. Jakie wielkie, ty. Shit. A, z tyłu też możemy zmienić. No dobra, no. Aha, dobra, to teraz jak chcemy, to możemy sobie jeszcze zmienić fason. I niech będzie tak, cyk, cyk, cyk. Gitarka. Wydaliśmy dużo hajsu. A jeszcze czekaj, bo tutaj były, to były felgi. To tylko felgi? No nie, no chyba nie. Wygląda na to, że tak. W tym samochodzie tak. No dobra, czekaj, przełącz pojazd. Tutaj mamy. Co my tu mamy za pojazdy, nie? To gdzie moje maździoszko? Aha, bo tutaj są te offroadowe. A my musimy przejść jeszcze chyba piętro wyżej gdzieś przejechać. O, jest winda. Wchodzimy do windy. Jest, tak, jest salon i jest garaż jeszcze. I w garażu mamy chyba inny zestaw fur. Ty, co ty tu robisz? Ty już byłeś na... Cholera. Co? Coś niewiele tych samochodów tu jest. A gdzie moja ma... Aha, Boże. Ja jeszcze tym maździochom nie jeździłem. Masakra, ja jeszcze nawet nie wybrałem, bo ja wybrałem ją chyba w otwartej becie. The fuck. Dobra, części ozdobne. Tutaj też tylko felgi. Nie wierzę. Ja muszę przejść ten prolog w końcu. Cholera. Zajebiście. Ale czekaj, ja mam jeszcze moto. Nie jeździłem tym moto. Ruszaj. O. Proszę bardzo. O kurde, jaki wielki ekran tutaj z przodu. Łooo, ty! Ale fajnie się jeździ. Podoba mi się. Cyk.
Można na koło? Można. I chyba jak się pochylamy, to będziemy szybciej jeździć, nie? Tak było w Decru 1 na motocyklach. No właśnie, ciekawe, czy tutaj będą te zabawy z policją. Ja chcę moje BMW tam 1000 coś. Bo zajebiste było. Jeszcze tam sobie bym połapał trochę tych gamoni. To było spoko. No ale już jest motorek. A on jest taki tutaj na szosę wolny, ale to jest motorek offroadowy. Także kurde, nie potuningujemy sobie, dopóki nie zrobimy szybko tych wyścigów. Ja to szybko obskoczę i zaraz do garażu i przerobimy sobie jakąś tam furę. No jeśli chodzi o łodzie i samoloty, to tam chyba za dużo zmienić nie możemy jak na razie. Poza malowaniem. Malowanie dosyć dużo zmienia, jeśli chodzi o wygląd. Ej, nie działa tutaj pochylanie. Pochylam się do przodu. Chyba, że tak się nie pochyla. Czekaj, ja muszę zobaczyć, czym my się pochylamy. Nie no, pochyla się. Ale to pochylanie tu niewiele daje. W tym motocyklu przynajmniej. Fajnie brzmi, podoba mi się. A jeszcze, kurde, ja się zastanawiam, gdzie moja maździocha jest, nie? Jeszcze nie zrobiłem próby ulicznej. Wydawało mi się, że zrobiłem, bo robiłem to już 4 razy w betach, nie? O, shit! Od razu odblokowałem drift, bo jestem popularny. No i tak, mogę sobie wybrać... Wybierz. Okej, weźmy sobie coś na drift. Co my możemy tutaj wziąć? Głupio by było nie wziąć Mazdy RX-7. Prawda? I mnie nawet na nią stać. Edycja Drift. Co my tu mamy jeszcze na Drift? Trzeba zobaczyć. Z4. 370Z wersji Nismo. Mustang Fastback. Co? M5. M5 to nie. Ford GT? Ford GT? Serio? Nie. Corvette Stingray. RUV CTR. Murcielago. Na drift. Ej, jest tak naprawdę niewiele samochodów fajnych na drift. Jedyne, co się nadaje, to chyba ta Mazda RX-7, naprawdę. No i ewentualnie jeszcze ten Nissan 370Z albo wersja Nismo. Może jeszcze Camaro. Ale Amerykaniec jakoś mi tak nie pasuje do driftu. Nie wiem jak wam. Bardziej Japanese. Nie wiem, co byście wybrali na moim miejscu? Ja nic nie wybieram. Co? Możemy sobie przetestować każdy samochód. A właśnie, a zobaczmy tutaj jeszcze jedną rzecz. Do tych nie mam dostępu chyba, a mogę sobie... No nie mogę sobie ich chyba przetestować. Bo tak, Regera jest najciekawszym samochodem. Nie, ale mamy tutaj jeszcze inne kurde super samochody. Ford GT ten... A to co to za jeden jest? Co to za Piotrek? Dobra, Aventador. I teraz jak stąd wyjdę, to będę mógł go przetestować. Klucek haker. Proszę bardzo, dostałem się do tajnej bazy wykradania pojazdów i mogę przetestować sobie Aventador. Tak, ale tylko przez kilka sekund, więc to mnie nie interesuje. Teraz wezmę sobie moją odbiorę maździochę darmową i nią będziemy śmigać. Tak, bo mamy tutaj 3 samochody do wyboru. A właśnie, czy ja mam tu jakiś przedpremierowy? To po premierze już go nie będzie można mieć. Zamów przedpremierowy, wczesny dostęp, bla 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 bla. Dobra. Co to był za ziomek? A gdzie tu są ścigacze? To nie w tej klasie, czy jak? Sporo tych samochodów. Jest coś. To taki sobie, jakiś taki. Może to, o nie, bo to są uliczne. A takie ścigacze, że ścigacze, to będziemy mi chyba wie. Ale czekaj, bo ja mam tutaj samochody już dostępne, takie odblokowane, które będą moje, więc jak wezmę sobie moją maździoszkę, pyk, wezmę sobie pyk, jakieś tam felgi, cyk, i wejdę do garażu, to już powinienem mieć dostępne jakieś inne fury. Albo nawet nie muszę wchodzić do garażu, czy 27 nowych aktywności. Tak. W domu sami możemy robić. No way.
Okej. No dobra, i teraz pytanie, czy mogę wziąć już w tym momencie jakąś moją super furę? Weźmy sobie... Zobacz, mam dostęp. O! Mogę wziąć M2, mogę wziąć Gran Turismo, Maserati, mogę wziąć... O, właśnie, dobrze, że go nie wybrałem. Nie? Mustanga, bo miał dwa Mustangi. Mogę wziąć Camaro RS. Człowiek, patrz na te światełka! Mogę wziąć motocykl. Dark Horse. I patrz, i mam moją maździochę, więc już mam samochód. Co? Mam Ferrari. Bierę ją. Mój samochód. Nie chwaląc się. A to jest uliczny, nie? Samochodzik sobie. Cześć, to nie jest czasem ten, co... Stonoga nim jeździł po autostradzie A2 i mówił, że jest fantastycznie? Nie wiem. W każdym razie jest. A, i mówił, że się psuje. To Ferrari. Nie wiem. Dobra, wiecie co? Spróbujmy sobie tym samochodem myknąć jakiś wyścig. Zobaczymy, czy jestem taki dobry i wygram coś. Zawody, charytatywny drift? No właśnie, a propos tego driftu, ja tu wszystko po kolei bym jeździł. Teraz chcę się pościgać Ferrarką. Street Race. Podróż. Pyk. Teraz zobaczymy. Oj, teraz... Co jest, kurde? Ja chcę moje Ferrari! Oddajcie moją Ferrarkę, kurde. Który to jest? Czekaj, to Ferrari? Ferrari to jest jakie? Aha, dobra, to jest, teraz mi się pokazują wszystkie samochody, pojazdy, które mogę... Weźmy motocykle. 100 koni mechanicznych. Ale jaka klasa, nie? Dam radę? Cholera wie. Hotshot Rocky. Jeszcze tu nie jeździłem motocyklem, ale ten wyścig ogólnie jeździłem już. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. Na koło go! Znowu ten Mustang ma poszerzone koła. Ty, co jest z tym motocyklem? Czemu ja nie jadę? Ale fajnie, patrzcie, jak fajnie wygląda ten. Animacja postaci na tym motocyklu. Już nie jest to takie sztuczne, jak w The Crew 1. Spoko. O się, co ja sobie narobiłem? Mogłem po prostu wziąć jakiś samochód, byle jaki, nie? A nie moto. Przynajmniej nie ten, bo ten jest jakiś wolny, kurde. No to mam teraz wyzwanie, żeby to wygrać, cholera jasna. Ja myślałem, że jestem już pierwszy, a ten mały wypierdek... Tak mnie zostawił i w ogóle wszystkich. Nie tylko mnie. On jest tam całkiem z przodu. Co? Nie ma mowy. Nie ma kurde mowy. Czekaj, bo on tam miał jakiś fajny skrót. Pojechał nim i nie skakał. Ja musiałem skakać. I ten skok też mnie pewnie tam troszeczkę spowolnił. Ci tam cisną. Po co wziąłem motocykl? Kiedyś będzie trzeba go ulepszyć, ale nie akurat teraz. Na moim debiucie. Cholera. Wziąłbym jakikolwiek samochód i bym to wygrał. Ten wyścig nie jest taki trudny. A tamten, no zobaczcie. Nie wiem, co on pod tą maską ma. Tam chyba jakieś chomiki kręcą. Przecież tam się nie zmieściłoby nic konkretnego. Jego plusem jest to, że jest mały. I zwrotny prawdopodobnie. Cholera. To scalane małe Lamborghini. Cześć, on gdzieś tutaj, kurde, śmignął. Gdzieś tutaj na skróty. O, tu. I tu są jego skróty, a? Jakbym tu od razu jeździł, to może by było lepiej. Gdzie tu jechać? Aha, tu. Patrz. He? Kurde, cwaniaczek. Ale jak wszystkich zostawił, w ogóle on tam zrobił czas 2 minuty. Rzeźnia. No ale drugie miejsce nie jest tak źle. Następnym razem będzie lepiej. Ten motocykl, jego chyba trzeba przerobić. I to grubo. Mamy jakieś części do ulepszenia go. Zobacz, ty. Sporo tych. Jakieś konkretne części. Czekaj. Co mi się tutaj robi? Aha, bo to był taki...
Tutaj nie musiałem tam, nie musiałem nawet wygrywać, bo pro. No dobra. Powiedzmy, że byłem słaby, ale czekaj, bo tak. O, i mam tutaj, widzicie te części, które wygrałem motocyklem? Mogę je sobie założyć do obojętnie którego samochodu. Ja sobie wezmę M2, bo mi się podoba ten samochód. No nie, za niskie te części są. Ten motocykl jest do dupy. O, on ma 19. I jakie on części wygrał? Jakieś zdupiałe, nie? 31. To ja nie mam tutaj samochodu z 31. 55. 101. 110. 120. No nie, no to muszę założyć to do motocykla. Mam nadzieję, że on... Ale zobaczcie, jego można strasznie porobić, bo on może mieć 280 punktów, a teraz ma 20. Więc jak go się porobi, to on będzie chyba koksu. Wygląda na to. No ciekawe. Teraz możemy dopiero wejść do chaty i zacząć przerabiać samochód, w ogóle pojazdy wizualnie bardziej, nie? Więc chodźmy. Okej, okay, teraz tak. Gdzie jest mój maździoszek? Nie. Dobra, tego nie przerobimy, a zobaczmy tego. Czy karoserię? Czy coś nam się więcej pojawiło? No nie. Możemy tylko felgi. Kurde. Nie denerwujcie mnie nawet. Dobra. Chodźmy winda. Teraz tak. Garaż, hangar, przystań. Mamy garaż. I tu powinienem mieć jakiegoś ziomeczka. Nowego. Jest moto. No i dupa. I gdzie jest? Zaraz, bo to można zamienić. Czyli tak. Personalny przełącz. Właśnie. I tu możemy sobie wybrać jakiś inny samochód. No właśnie. No właśnie. Weźmy sobie BMW. O, i teraz możemy personalizować. Części ozdobne. No i tu mamy co robić, nie? Mamy tylko maskę z włókna. Okej. Okay. Tu mamy taki sobie ten. No niedużo się zmienia. Nie można powiedzieć, że dużo, mało. Tu mamy błotnik. Tutaj właściwie tylko chromy możemy usunąć. Niewiele. To mi się nie podoba. Może po prostu później będzie dodanych więcej tych części. Chociaż w Dekru 1 mieliśmy więcej części tuningowych do aut, ale też nie do wszystkich, nie? Tylko niektóre dały się tak bardzo mocno stuningować. Trafiłem na te felgi od BMW i myślę, o fajne felgi, zostawię sobie, a to są normalne. Czy da się je... Aha, chyba standardowych felg po prostu nie da się powiększyć. A zresztą te są już bardzo duże, więc... W ogóle to są jakieś marki chłopak, te felgi. Nie? Takie... Możemy dać takie ten. O, dajmy coś takiego, to bardziej pasuje do BMW. Czarnuchy takie. Złote. Jak się świecą. A można tutaj zmienić, jakby. Nie można dać na przykład matowych felg? Jakie czarnuchy trzeba? Błyszczące. O, jest. Rozmiar. Cyk. Od razu największe. Nie no, przesadziłem trochę. Czekaj, czekaj. Nie. To jest wstecz. O! Trochę za duże te felgi były. Niech trochę będzie tej opony, no. Żeby było coś dzielać, to jest BMW. Dobra, lusterka. Z włókna to nie dajemy. Osłony. M-Performance. Spoiler. Nic nadzwyczajnego, prawda? 4000 za ławkę? To mnie obgaduje, bo mnie nos swędzi. Wnętrze. Czerwone fotele, kurde. Żółte. Dawaj niebieskie. Wnętrze, styl. Dajmy sobie szwy niebieskie. O. Materiał. To jest chyba skóra, tak? Wykończenie. No tu za dużo wykończeń nie mamy do wyboru. No i poszło na tuning. I porobiony. Ale niewiele żeśmy zrobili w tym BMW, nie? No troszeczkę groźniej wygląda, ale bez przesady. Teraz możemy sobie stworzyć jakieś swoje naklejki. O, shit.
Jest z czego wybierać. Zawsze lubiłem wybierać to, co ktoś inny zrobił. Ja sobie dodam, nie wiem, Pizza Sonic, Seven Days Market. O, cyk, da się to powiększyć. Tu się obraca, przeskaluj, to jest, o, cyk, i tutaj na mach, znaczy na drzwi, w wypadku. Cyk, i super, i mamy naklejkę, elegancko. To jest moje nowatorskie malowanie. Wyjątkowe, top, najnowsze, ostatnie, aha, tutaj jest chyba ze społeczeństwa, nie? Top 100, zobaczmy, co tu jest. Podejrzewam, że nie będzie jeszcze fajnych malowań. Ja pierdzielę, serio? Ktoś już takie coś odpierdzielił w wersji przedpremierowej? Masakra. A ciekawe jest, jak się kupi to malowanie. No już oczywiście BMW z Most Wanted, można było się spodziewać. Właśnie, bo tak, mamy tutaj sobie takie malowanko i my chyba możemy zmienić też kolor. Tak. Teraz nie ma tak, że się, znaczy tutaj nie ma tak, że się kupuje. Aj, zobacz, tu mamy chrom, pyk. Tu nie ma tak, że kupujesz malowanie jakieś i od razu masz do tego kolor, nie? Tylko kolor sobie samemu wybierasz. No jest spoko. Trzeba dobrać do naklejki tak mniej więcej. Matowy. Myślę, że tutaj będzie metalik dobry. I dajmy sobie... biały? Co to taki... biały, nie biały, nie? Standardowy. Co to za dziwna ta biel trochę. Może on ma na sobie jakąś naklejkę. Nie wiem, co tu wybrać. Kurde. Może czarnucha. Dajmy czarnucha. Spoko. I mamy. Ruszaj tą furą. O. M2 jest fajna. Fajny samochód. Fajnie wygląda. Podoba mi się. Już nitro. Kurde, palimy kawcia. I do wody. Siup. I siup. Ta woda nawet jakoś zadziałała na tą motorówkę. Kiedyś tak chyba nie było. Mam nadzieję, że to właśnie naprawili i kiedyś to tak lądowałaś w wodę i twardo, nie? Jak na asfalt. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i trzymajcie się, na razie. Pa, pa.